Chciałabym przedstawić zadanie z zakresu potęgowania. Tego typu zadania zgodne są z podstawą programową gimnazjum i często pojawiają się na egzaminie i konkursach. To zadanie pochodzi z konkursu małopolskiego kuratora oświaty. Wyjaśniam, jak je zrobić. Dane są liczby A 4 do potęgi 16, B 8 do potęgi 11, C w nawiasie 3 odjąć 2 do potęgi 0 do potęgi 32, D pierwiastek z 2 do potęgi 64. Spośród podanych liczb równe są tylko A i C, tylko A i D, tylko ABC, tylko ACD, wszystkie. Aby porównać podane liczby, należy sprowadzić je do takiej samej podstawy. W tym przypadku podstawą będzie liczba 2. Liczba A wynosi 4 do potęgi 16. 4 możemy zapisać jako 2 do potęgi 2. Następnie 2 do potęgi 2 podnosimy do potęgi 16. Potęgując potęgę, podstawa nie zmienia się, a wykładniki mnożymy. 2 razy 16 równa się 32. W ten sposób otrzymujemy liczbę 2 do potęgi 32. Liczba B wynosi 8 do potęgi 11. 8 możemy przedstawić w postaci potęgi 2 do potęgi 3. Następnie 2 do potęgi 3 podnosimy do potęgi 11. Za podstawę ustalamy liczbę 2, a wykładniki mnożymy. 3 razy 11 równa się 33. Otrzymujemy liczbę 2 do potęgi 33. Liczba C wynosi w nawiasie 3 odjąć 2 do potęgi 0 do potęgi 32. Na początku należy obliczyć wartość nawiasu. 3 odjąć 2 do potęgi 0. 2 do potęgi 0 równa się 1, a 3 odjąć 1 równa się 2. Otrzymana liczba wynosi 2 do potęgi 32. Liczba D wynosi pierwiastek z 2 do potęgi 64. Liczbę pierwiastek z 2 do potęgi 64 możemy rozpisać jako pierwiastek z 2 do potęgi 2 do potęgi 32. Wiedząc, że pierwiastek z A do potęgi 2 wynosi A, pierwiastek z 2 do potęgi 2 możemy zapisać jako liczbę 2. Następnie podnosimy liczbę 2 do potęgi 32. Otrzymana liczba to 2 do potęgi 32. Spośród podanych liczb równe są tylko A, C i D.